Zostawcie suba! Zostawcie suba! Zostawcie rana się! Nie słuchajcie mnie tu, łobuzy. Ci, którzy przyszli. No to teraz będzie trzeba zlizać. Widzicie, tak się podnieciłam się. Dziękuję za rajdzika, łobuzy. Właśnie nie, chodziło mi o streamerkach. O streamerki mi chodziło. Właśnie. Chodzi mi o to, że dajmy. Ja tu do nikogo nic nie mam. Broń Boże, jak mnie będziecie szotować, czy cokolwiek. Chociaż myślę, że nie będziecie, bo za mało jestem tutaj w internecie i tak dalej. Ale chodzi mi o to. Siedzi, dajmy, Klaudusiek. Siedzi Lure. Siedzi, nie wiem, Bessie. I milion innych dziewczyn. Zauważcie. One mają swój content, jak najbardziej. Mi się to podoba, bo są fajne, milutkie, słodkie, ładne dziewczyny. Tylko żadna nie jest takim... Nie ma tutaj laski, która by była takim skurwysynkiem małym na tym YouTubie. I wydaje mi się, że ja jestem taką osobą, tylko że ja tego nie robię celowo, bo ja jestem taka w życiu. I myślę, że to jest dobre. To jest dobre, że ja się nie podporządkowałam YouTubowi, żeby mieć... fame, żeby mieć hajs, bo w pewnym momencie zaczęłam działać tak jak reszta tych, tutaj mówię, Magicali, Rafatusów, nie Rafatusów, ale w pewnym momencie mówię, kurwa, przecież to nie jestem ja, to jest w ogóle napędzane wszystko przez internet i w pewnym momencie powiedziałam dość. No i wróciłam do siebie i bardzo się cieszę, że to był ten moment, gdzie przestałam biegać, nie wiem za czym w sumie, bo nie biegałam za fejmem, bo miałam to w dupie, ale faktycznie jak było dużo widzów, człowieka to napędzało, ale w pewnym momencie zrozumiałam, że to są widzowie, gdzie połowa mnie wyzywa od atencjuszy, od różnych dziwnych rzeczy, o których nie mają pojęcia o ich znaczeniu. I powiedziałam, nie, ja nie chcę mieć takiej publiki, ja nie chcę robić dymów, tylko żeby ktoś przyszedł, zostawił mi suba i tak mi na czacie od dziwek mnie wyzwie, więc przestałam i za dużo energii w to wkładałam i teraz chcę tą energię przełożyć na muzykę, dlatego będę na live'ach po prostu spokojna, będę z wami sobie tworzyć muzykę, bo chciałabym, żebyście uczestniczyli w tym, gdzie... Później będę mogła powiedzieć, że na płycie ten i ten i ten i ten kawałek jest zrobiony razem. Więc o to właśnie chodzi. O to mi chodzi, taki jest mój cel. Może to jest nudne, może to jest przereklamowane, ale dojrzałam do tego momentu, gdzie muszę zacząć walczyć o siebie, a nie o atencję ludzi, którzy mają na mnie wyjebane i ja mam na nich wyjebane.